Witam ponownie na naszym porannym studiowaniu Tory. W tym tygodniu studiujemy dwie parasze, dwie porcje Tory. Jest to Caria i Mecora. Caria zaczyna się w rozdziale 12, rozdział 12 i 13. Mecora zaczyna się w rozdziale 14 i obejmuje rozdział 14 i 15 w całości. Treść tych porcji Tory dotyczy przede wszystkim przepisów radzenia sobie z nieczystością. Wszelkiego rodzaju nieczystościami, chorobami. Jest tu głównym tematem jest trąd, ale także nieczystość, ogólnie mówiąc nieczystość kobieca i tak dalej. Zaczniemy od przeczytania fragmentów początku rozdziału 12 i potem początku rozdziału 14. Potem przeanalizujemy to, co przeczytaliśmy i nie tylko to, co przeczytaliśmy, ale także treść całej naszej porcji Tory. Najpierw przeczytam po polsku z przekładu Izaaka Cylkowa. Rozdział 12, począwszy od wersetu 1. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: powiesz synom Izraela tak, niewiasta, która by płód wydała i urodziła chłopca, nieczystą będzie przez 7 dni. Jako w dni wydzielania słabości swej nieczystą będzie. A dnia 8 obrzezane będzie ciało na pletka jego. 30 zaś i 3 dni zostawać winna dla krwi oczyszczenia. Żadnej świętości się nie dotknie, a do świątyni nie wejdzie, póki nie spełnią się dni jej oczyszczenia. No i mamy rozdział 14. I rzekł wiekuisty do Mojżesza tak. Oto nauka o trędowatym w dzień oczyszczenia jego. Przywiedziony będzie do kapłana i wyjdzie kapłan poza obóz i zobaczy kapłan, iż oto uleczona jest zaraza trądu na trędowatym. Poleci wtedy kapłan, aby wzięto go do oczyszczającego się, aby wzięto dla oczyszczającego się parę ptaków żywych, czystych i drzewa cedrowego, i czerwieni, i izopu. I poleci kapłan zarżnąć jednego ptaka nad naczyniem glinianym, nad wodą żywą. Teraz przeczytam te fragmenty po hebrajsku z odpowiednim błogosławieństwem. Błogosławieństwo nad czytaniem Tory znajdujemy w naszym sidurze na stronie 161. Baruchu et Adonai hamevorach, Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed, Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha'torah. Księga Kapłańska, rozdział 12, werset 1-4. Va'elaber Adonai el Moshe lemor daber el bnei Israel לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כי ימי נידת דבותה תתמל וביום השמיני ימול בשר אורלתו ושלושים יום ושלושת ימים תשף בדמי תחורה בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא על מלות ימי תחורה. Przeczytam błogosławieństwo po czytaniu Tory.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechaye olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten haTorah. I teraz przejdziemy do naszej następnej paraszy. Też omówię błogosławieństwo przed i po. Baruch et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach. Leolam va'ed. Baruch ata Adonai. Baruch Adonai Hamevorach, Leolam Va'ed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Baharbanu Mikol Amim, Venatan Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai, Noten HaTorah. I teraz rozdział 14, werset 1-4. Va'edaber Adonai El Moshe Lemor, Zot Tichye Torahat Hametzora Beyom, Tachorato vechuva el hakoen veyatza hakoen el michutz lamahane vera hakoen vehine nirpanega hatzarat min hatzarua וציווה הכהן ולקח למתאחר שתי ציפורים חיות תחורות ועץ ארס ושני תולעת וזוב. תרס פריצ'מי. Przeczytam jeszcze kilka, no przynajmniej jeden fragment. Na przykład w rozdziale 13, początek rozdziału 13, mamy i rzekł wiekuisty do Mojżesza i do Aharona. Tak, człowiek, któremu by wystąpiła na skórze ciała jego nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze ciała jego jako zaraza trądu, przywieziony będzie do Achrona, kapłana, albo do którego z synów jego kapłanów. A gdy zobaczy kapłan zakażenie na skórze ciała, że włos na zakażeniu zbielał, a zakażenie z wejrzenia głębszym jest niż skóra ciała jego, wtedy to zaraza trądu i obejrzy go kapłan i czyta go za nieczystego. A jeżeli plama biała była na skórze ciała jego, ale nie głębsza z wejrzenia niż skóra, włos na niej nie zbielał, wtedy zamknie kapłan zakażonego na 7 dni. A obejrzy go kapłan dnia 7, a oto zakażenie pozostało w stanie swoim, a nie szerzyło się zakażenie po skórze, wtedy zamknie go kapłan na drugie 7 dni. Także mamy tutaj bardzo ciekawy biblijny przykład kwarantanny. Tak, izolowano ludzi, którzy zachorowali na trąd, od reszty społeczeństwa, po to, żeby zaraza się nie rozprzestrzeniała. I tutaj właśnie nasza porcja Tory na ten tydzień oczywiście doskonale pasuje do obecnej sytuacji, w której żyjemy. Te parasze, zwłaszcza ta parsza na temat trądu, była zawsze typowo była problematyczna dla wielu postępowych rabinów, którzy nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. Wszystkim się wydaje, że to są jakieś tam przesądy i tak dalej, i tak dalej. Jakaś tam starożytne nauki medyczne, kompletnie nieaktualne, nie mające żadnego zastosowania, aż tu nagle przynajmniej częściowo wydają się te kwestie, może rozwiązania niekoniecznie, ale przynajmniej częściowo kwestie omawiane tutaj zazębiają się jakoś z naszą rzeczywistością w tym momencie, w której przyszło nam żyć. Wszystko staje się bardziej namacalne. Mamy kwarantannę, mamy odseparowanie ludzi, wszyscy jesteśmy teraz w pewnym sensie w kwarantannie, separujemy się od siebie i tak dalej. Ale co jest, co warto zwrócić uwagę,
Mamy tu też, jak przeczytałem, w rozdziale 12, we wszystkich tych treściach, o których tutaj mówimy, mamy wątek składania ofiar Bogu. Przykładowo, wróćmy do rozdziału 14, który się kończy. Tak, i poleci, werset 5, i poleci kapłan zdarznąć jednego ptaka nad naczyniem glinianym, nad wodą żywą. Całkowicie zasadnym wydaje się pytanie w tym momencie, dlaczego? O co tu chodzi z tym składaniem ofiar ze zwierząt w przypadku, kiedy ktoś jest chory, dlaczego nie leczą tego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście odpowiedź jest niezbyt, żeby dojść do tego, jaka jest odpowiedź, trzeba trochę, że tak powiem, podłubać, ale odpowiedź jest w miarę konkretna. Otóż o to chodzi, że tak wyglądała filozofia medycyny, nie sama medycyna starożytnych Izraelitów. Mówię filozofia medycyny, ponieważ jest to pewna postawa wobec chorób. Na temat starożytnych praktyk z czasów biblijnych, praktyk medycznych Izraelitów wiemy bardzo niewiele. Biblia wspomina tam w kilku miejscach o różnych lekarzach. Nie mówię tutaj o cudotwórcach, jak prorocy Elizeusz czy Eliasz i tak dalej, i tak dalej. Są udokumentowane praktyki medyczne, ale niewiele tak naprawdę wiemy na ten temat. Wiemy co nieco z późniejszego okresu talmudycznego, co można powiedzieć o tym późniejszym okresie. Jest to mieszanka pewnej podstawowej wiedzy z dziedziny medycyny, higieny. Tam mowa jest o balsamowaniu ran i tak dalej, i tak dalej. Używaniu różnych rzeczy, które do dzisiaj używamy, jak sól i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też sporo przesądu. Mamy fragment w Misznie na przykład, że człowieka ugryzionego przez wściekłego psa należy karmić wątrobą z tego psa. To jest kompletny absurd. Aczkolwiek idea, która za tym stoi, wydaje się być słuszna. W pewnym sensie jest to forma szczepionki. Tak prawdopodobnie rabini czy lekarze z tego czasu myśleli. No, szczepionka podana później po chorobie niekoniecznie musi działać, zwłaszcza w tej sytuacji. Mniejsza o to. Wiemy natomiast, jak wygląda, na czym polegała filozofia medycyny starożytności, starożytnego Izraela, biblijna filozofia medycyny. Otóż podstawowe kwestie to higiena i profilaktyka. I w tym nasza tradycja jest bardzo wyjątkowa i że tak powiem, w pewnym sensie święciła triumfy, ponieważ wiele innych narodów nie miało tych reguł, nie respektowano tych kwestii. Nasi mędrcy, nasi prorocy, uczeni naszego narodu bardzo wcześnie, w zamierzchłych, starożytnych czasach, dostrzegli pewne zjawiska zachodzące. Stąd mamy te ścisłe reguły dotyczące higieny i profilaktyki, unikania. Czyli starożytna filozofia naszej medycyny to jest przede wszystkim unikanie zagrożeń. Higiena jest częścią tego unikania. W to można jeszcze też wliczyć cały katalog zwierząt, których nie jemy. I jest jasno, oprócz tego, że nie jedliśmy nigdy świni, która, jak się okazuje, jeśli mięso nie jest przebadane, stanowi duże ryzyko. Jedno z większych, poważne ryzyko dla spożycia dla człowieka, przede wszystkim ze względu na pasożyty. No i oczywiście wielu innych zwierząt nie jemy, dzikich zwierząt nigdy nie jedliśmy, nie jedliśmy nigdy nietoperzy. To wszystko już jest opisane w Biblii. Także to jest ten aspekt profilaktyczny, który był skuteczny, który był fundamentem naszej wiedzy na temat tego, jak radzić sobie w świecie i jak być zdrowym. I trzeba powiedzieć, że
na ile to mogło działać, to ta wiedza działała. Także nie należy tej, zresztą nikt nie neguje tych reguł. Może czasami idą one za daleko, może współcześnie nie musimy iść tak daleko w pewnych kwestiach jako ludzie. Niemniej jednak tak to wyglądała ta filozofia. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby wyjaśnić, o co chodzi z tymi wszystkimi ofiarami. Otóż wyjątkowość medycyny biblijnej wynika z jej właśnie z tych przepisów. I to były wysokie standardy i są w sumie to ciągle wysokie standardy dzisiaj. Higiena i profilaktyka stały się religijnymi dogmatami, mającymi właśnie na celu zachowanie dobrobytu i zdrowia narodu. I nie wiem, czy wiecie, z 613 przykazań Biblii, które nas obowiązują, 213 ma charakter medyczny. Zapobieganie epidemiom, tłumienie prostytucji, znaczy wykluczanie prostytucji, mające na celu przeciwdziałanie chorobom wenerycznym, częste mycie, błogosławienie mycia, pielęgnacja skóry, wszystkie te surowe przepisy dietetyczne i sanitarne dotyczące życia seksualnego, izolacja, kwarantanna, przestrzeganie szabatu też jest istotne. Wszystko to ma na celu właśnie profilaktykę, zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? To w sumie ta cała nauka medyczna została częścią prawa religijnego. I równolegle z rozwojem tego prawa religijnego dotyczącego aspektów medycznych naszego życia powstała pewna swoista doktryna. Jest to doktryna, powiedzmy, można to nazwać doktryną retrybucji. Deuteronomistyczną doktryną retrybucji. To wszystko brzmi bardzo uczenie. O co w tym wszystkim chodzi? W tym chodzi o to, że logika za tą całą filozofią medycyny, filozofią postępowania i de facto pewną formą medycyny jest taka, że jeśli przestrzegasz tych reguł, no to wszystkich reguł higieny, wszystkich reguł życia seksualnego i tak dalej, nie jest to pewnik z naszego punktu widzenia, ale jest duża szansa, że unikniesz tych wszystkich zagrożeń. I tak było. I tak to działało. Starożytni Izraelici, nasi mędrcy byli świadomi tego, że to działa. Natomiast jeśli ktoś łamał te reguły, no to chorował. Problem pojawia się w momencie, kiedy odwrócono tą implikację. I ta doktryna stała się też doktryną teologiczną. Mianowicie pojęcie choroby zostało ściśle związane z grzechem. Mianowicie jeśli ktoś popełnił grzech, czyli złamał prawo religijne, w ten sposób to sprawiało, że zachorował. Całkiem logiczne. Więc już wiemy, dlaczego, skąd są te ofiary. Ofiary należy złożyć Bogu, ponieważ ta osoba, która jest chora, dokonała czegoś, co doprowadziło jej do tej choroby, więc trzeba przebłagać Boga najpierw, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności lekarskich. No dobrze, to wszystko się wydaje logiczne i ta w wersji czysto teologicznej ta doktryna jest wyjaśniona, jest wyrażona ściśle w naszej modlitwie Szma Israel, w której to jest mowa o tym, że nie tylko zresztą w tej modlitwie, że za dobre uczynki jesteśmy nagradzani, a za złe uczynki jesteśmy karani. Czyli to wszystko jeszcze ma wymiar nie tylko religijny i moralny, ma też wymiar moralny. My to współcześnie wszystko rozróżniamy, wymiar religijny, moralny i tak dalej, medyczny. Starożytni Izraelici nie mieli tego rozróżnienia. Judaizm odpowiadał na wszystkie pytania i wszystkie problemy.
Więc bycie chorym lub zdrowym było też skutkiem moralnego postępowania. I to wszystko jeszcze nie jest bardzo problematyczne. Problematyczne to się wtedy staje, kiedy w którymś momencie, zresztą prawdopodobnie w pewnych środowiskach religijnych, w którymś momencie historii odwrócono tą implikację. Mianowicie wnioskując, że jeśli ktoś jest chory, to znaczy, że popełnił grzech. I tutaj już się zaczyna problem w tym momencie. Bo logicznie wiemy, jako współcześni ludzie, że czegoś takiego, coś takiego nie jest do utrzymania. Ale nasi przodkowie bardzo głęboko w to wierzyli. I czasem ta doktryna była mocno zradykalizowana. Niemniej jednak już w czasach starożytnych już pisarze biblijni byli świadomi tego, że to nie tak działa, że to nie można wnioskować, że jeśli ktoś jest chory, że jeśli ktoś cierpi, to na pewno popełnił coś złego. To na pewno popełnił jakiś grzech i tak dalej, i tak dalej. Cała księga Hioba stanowi debatę z tym poglądem tak naprawdę i stanowi głos przeciwko temu poglądowi. Hiob nie przyznaje się do winy, jak niektóre chrześcijańskie tłumaczenia chcą w rozdziale 42, bodajże, tak, rozdział 42, werset bodajże 7, a 6 albo 7, jest mowa o tym, że następuje zwrot akcji i Hiob, jego szczęście zostaje przywrócone. Niektóre tłumaczenia chrześcijańskie mówią, że on się ukorzył i przyznał do grzechu. To jest nieprawda. To jest błędne tłumaczenie. Tak naprawdę jedyne, co Hiob zrobił, to zaprzestał sporu z Bogiem i w tym momencie rozpoczął się proces przywrócenia jego szczęścia. Jeszcze ta doktryna, będąc doktryną teologiczną, stała się wykładnią rozumienia historii. Otóż w ten sposób zaczęto też rozumieć dzieje Izraela, że jeśli jakieś nieszczęście spotkało cały naród, to znaczy, że naród popełnił grzech, czyli w tym momencie wszystkie te kary, to jest też specyfika myślenia prorockiego, to łączy myślenie deuteronomisty z myśleniem proroka, że skoro Izrael poniósł klęskę w wojnie, no to znaczy, że była to kara Boża za grzech i to Bóg użył innego narodu, ażeby ukarać Izrael. Ten wątek przewija się w księgach prorockich od początku do końca, aczkolwiek znowu nie możemy postawić radykalnej tezy, że każdy akt agresji ze strony innych ludów na Izrael ma wymiar teologiczny, czyli jest zawsze wyłącznie zawsze oznacza karę Bożą wymierzoną Izraelowi. Gdzie to znajdujemy? Mianowicie Księga Zachariasza, rozdział 1, werset 15, w którym jest mowa o tym, po czym anioł, który mówił do mnie, także dał mi polecenie, rozgłaszaj, że tak powiedział Pan zastępów. Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja się gniewałem, tylko trochę one przesadziły w karaniu. Czyli tu mamy jasno wyjęte z ust proroka stwierdzenie, że narody nie są, że tak powiem, zwyczajnym narzędziem w ręku Boga. One też mają swoją wolę. Także nie każdy. Narody przesadziły w karaniu. Bóg wprawdzie, mamy ciągle tą wizję, że Bóg posyła inne narody po to, żeby ukarać Izrael za jego grzechy. Mamy to moralne rozumienie historii, które jest w sumie bardzo unikalne dla wielu religii. Nie jest wyłącznie cechą judaizmu i starożytnego judaizmu. Tak naprawdę niektóre religie kananejskie interpretowały historię w kwestiach moralnych, no ale my to dopracowaliśmy te kwestie do perfekcji.
Niemniej jednak nie ma takiego, takiej ścisłej zależności. Inaczej byłoby bardzo źle, gdyby każdy atak na Żydów, każdy atak na Izraelitów oznaczał karę Bożą i był słuszny, cały antysemityzm byłby boskim objawieniem. To prowadzi do absurdów, do totalnych paradoksów, takie rozumienie. Także rozumienie każdej choroby jako kary też prowadzi do absurdów. Aczkolwiek w niektórych społecznościach, niektórych środowiskach religijnych w judaizmie podobne rozumienie ciągle jest żywe, może nie tak radykalne. Jest pewna pozytywna rzecz, która wypływa z takiego pojmowania świata, mianowicie jest to kolejny impuls do bycia bardziej religijnym, do bycia bardziej pobożnym. Ale to właściwie wszystko, co pozytywne z tego wypływa, bo jest to trochę nie po drodze z rozumem i ze zdrowym rozsądkiem na pewno. Tym bardziej, że głębsza pobożność nie zawsze oznacza bycie bardziej sprawiedliwym, bardziej wrażliwym. I tutaj może przejdźmy do rozważań, jak to możemy wszystko przenieść do współczesności, do naszej obecnej sytuacji. O to chodzi, że to, co w tym momencie obserwujemy, naszą debatę społeczną na temat sytuacji pandemii, w której się znajdujemy, to wzajemne, że tak powiem, oskarżanie się. Frustracja, jak sądzę, jest po wszystkich stronach dyskursu politycznego. Natomiast inne są pomysły na rozwiązanie tej frustracji, na rozwiązanie tego problemu, w którym wszyscy utkwiliśmy. Na początku przedstawiciele, powiedzmy, lewicy oskarżali wszystkich, ciągle to robią zresztą, wszystkich ludzi, którzy niekoniecznie myślą w ten sam sposób, nie definiuję ich tutaj, którzy uważają, że te wszystkie restrykcje albo część restrykcji nie ma sensu. Zaczęli oskarżać wszystkich ich o bycie bezdusznymi, bezwzględnymi mordercami, nawet do tego stopnia się posunęło to. Mnie jeden znajomy za bardzo umiarkowany komentarz na Facebooku zablokował. Jak skomentowałem, poprosiłem go, żeby powściągnął swoje trochę emocje i nie nazywał wszystkich ludzi, którzy chcą po prostu pójść do pracy i uważają, że miary, których użyto, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy w wielu innych krajach, są przesadzone i że to tak nie może trwać wiecznie. No, ci ludzie bardzo, bardzo byli wściekli na tych ludzi. No i ja skomentowałem to w ten sposób, że zamieściłem pewien artykuł z pewnym wyważonym poglądem na ten temat, o czym zresztą zaraz też powiem. No, zostałem nie tylko wyrzucony z znajomych, ale zablokowany mentalnie. Nie przejmuję się tym, ale miałem chwilowo nadzieję, że sytuacja, w której jesteśmy, pomoże nam, że tak powiem, wzmocni nasz rozum i rozsądek i oddali nas od radykalizmów. Tą niestety nadzieję już straciłem. Nie sądzę, że to cokolwiek się w tej kwestii zmieni. Radykalizmy po obu stronach pozostaną. W każdym razie wszyscy wiemy, że jeśli chcemy to tą kwestię ująć w formie dylematu etycznego, a tak to jest ujmowane, to nie jest to dylemat pieniądze versus zdrowie. Absolutnie nie. Wszyscy mamy tego świadomość, że kryzys gospodarczy, który nastąpi, a nastąpi, już nastąpił i będzie to najgorszy kryzys od czasu wielkiego kryzysu w latach 20. Zmieni naszą rzeczywistość i unicestwi wiele istnień ludzkich.
I także nie jest to tylko prosta reguła, że to bardzo krótkofalowe myślenie. Gdyby to trwało tydzień, to moglibyśmy się upierać przy tym, że jest to dylemat zdrowia albo pieniądze, albo środki. W momencie, kiedy trwa to dłużej, to ta reguła absolutnie już nie ma zastosowania. Nie można tego ujmować w formie tego dylematu. I myślę, że bardziej zasadnym ujęciem jest tutaj tak zwany dylemat wagonika. Czyli jest to klasyczny eksperyment myślowy w etyce, w którym to mamy jednego człowieka. Jesteśmy operatorem kolei i leci rozpędzony wagon. No i jakiś psychopata przywiązał na jednym torze do torów jednego człowieka, a na drugim torze przywiązał pięciu ludzi. My mamy tylko możliwość przełączenia zwrotnicy, że albo wagon zabije jedną osobę, albo zabije pięć. I właśnie to jest dużo lepszy, że tak powiem, dylemat. Przykład etyczny, przykład dylematu etycznego, który opisuje sytuację, w której się w tym momencie znajdujemy. Ponieważ zamknięcie, to jest kolejna rzecz, mam nadzieję, że coraz więcej ludzi ma tego świadomość, zamknięcie nasza kwarantanna nie jest po to, żeby zlikwidować wirusa, nie jest nawet po to, żeby zmniejszyć ilość zakażeń, jest tylko po to, żeby zdobyć czas, żeby kupić sobie czas za duże pieniądze, żeby się lepiej przygotować do walki z tym wirusem. Co ostatecznie może oczywiście wpłynąć i oby wpłynęło na zmniejszenie się liczby ofiar śmiertelnych. Niemniej jednak wszyscy, mówiąc kolokwialnie po polsku, będziemy musieli w pewnym momencie przyjąć tego wirusa na klatę. Nie da się tego uniknąć. Ludzie będą zakażeni. Także trzeba przygotować naszą służbę zdrowia, nasze. Trzeba być gotowym po prostu, posiadać umiejętność, mieć odpowiednią ilość testów. Może się pojawi jakiś game changer, jakiś lek, który będzie skuteczny w leczeniu. Jak na razie nic takiego. Są pewne badania na ten temat, różne sprzeczne poglądy, ale nic pewnego na razie nie mamy. Jeszcze jeden dylemat mi przychodzi do głowy. Dawno temu byłem w szkole średniej bodajże. Kończyłem podstawówkę i kolega mojego brata z jego klasy, jego tato bardzo poważnie zachorował na raka. No i to było, zdiagnozowali go w bardzo zaawansowanym stadium. No, ale no, cała rodzina, matka i bracia, dzieci postanowili ratować ojca. I kupowali mu bardzo, to były lata 90., kupowali mu bardzo drogie leki. Sprzedawali wszystko, żeby przedłużyć życie ojcu. No, efekt był taki, że kupili ojcu kilka miesięcy życia, 3 albo 4 miesiące, i ojciec umarł. I oni też zostali totalnie, byli totalnie spłukani po tym. Nie mieli pieniędzy, sprzedali wszystko, co mieli wartościowe. I oczywiście to jest kolejny dylemat, to co mogli robić. No, oczywiście byli ze swoją ukochaną osobą tych kilkanaście tygodni dłużej, ale no, nie wnikam w szczegóły, prawdopodobnie obserwowali jego cierpienie dłużej. No, w każdym razie jest to dylemat. Jest to dylemat. Ja nie wiem, jakbym się zachował, nie wiem, jakbym się w ten sposób, w tym momencie, w takiej sytuacji zachował, co bym wybrał. Są to trudne bardzo rzeczy. Ale jestem daleki od prostych odpowiedzi na ten temat. I ta historia, moim zdaniem, im dłużej będzie nasza pandemia trwała, tym bardziej będzie nasze zamknięcie, nasza kwarantanna, tym bardziej będzie to przypominać tę historię. Także nie chciałbym, żeby do tego doszło, żebyśmy my wszyscy stanęli przed takim dylematem, żeby kupować ludziom, którzy są najbardziej zarażeni za olbrzymie pieniądze. W zasadzie już to w tym momencie w pewnym sensie robimy. I jeszcze jeden sposób ujęcia tego etycznie,
Powiedziałbym, że jest to dylemat pomiędzy intensywnością a długością życia. Czyli mamy w tym momencie wybór pomiędzy wydłużaniem życia ludzi, którzy powiedzmy żyją długo albo są chorzy, ale są podatni na zakażenie, a dobrobytem i życiem intensywnym, normalnym życiem innej części populacji, która to część populacji w tym momencie jest pozbawiona tego życia. W związku z tym też cierpią. Ludzie też cierpią, ludzie są zamknięci w swoich domach. Z badań, jakie czytałem w ostatnich tygodniach, wiem, że nie wiem, czy takie badania były przeprowadzone w Polsce, ale wiem, że we Francji i w Hiszpanii przemoc domowa wzrosła około 30%. Także to też nie jest do pominięcia, te negatywne skutki. I ostatnim dowodem na to, że nie jest to dylemat pieniądze, środki albo życie, jest raport Narodów Zjednoczonych, globalny raport o kryzysie żywnościowym w 2020 roku. No i według tego raportu około 135 milionów ludzi żyje, głoduje na świecie. Jest stale na, że tak powiem, garnuszku różnych organizacji. No koronawirus prawdopodobnie według wyliczeń zepchnie na skraj głodu albo w sytuację głodu około następnych 130 milionów ludzi. W najgorszym scenariuszu możemy patrzeć, możemy spodziewać się głodu w 30 krajach świata, ale w 10 spośród tych 30 krajów świata mamy już, w każdym z nich mamy ponad milion ludzi, którzy są na skraju głodu. Istnieje raport ten podsumowuje sytuację, że istnieje niebezpieczeństwo, że więcej ludzi umrze z powodu kryzysu ekonomicznego, aniżeli z powodu wirusa. Już o tym wiadomo w tym momencie. Już są, biorąc pod uwagę stan naszej światowej gospodarki, już są takie przewidywania. Więc jest to kolejny dylemat. Czyje życie jest okropny dylemat. Ja nie daję tu żadnych odpowiedzi, bo dylematy etyczne właśnie mają to do siebie, że nie ma prostych odpowiedzi na te pytania. Trzeba wybrać pomiędzy złym a złym. I mamy dylemat. Znowu, wartości życia człowieka na Zachodzie, żyjącego w Stanach Zjednoczonych, człowieka w wieku podeszłym albo chorego człowieka, a wartości życia człowieka w Afryce albo w innym kraju, bardzo biednym kraju, jak Bangladesz czy jakimkolwiek innym miejscu na świecie, którego życie też może zostać skrócone, ale nie z powodu wirusa, tylko z powodu globalnego kryzysu ekonomicznego. Także sceptycy, powiem tak, wszyscy radykałowie z jednej, z prawej i z lewej strony nie rozumieją sytuacji i w ogóle nie powinniśmy ich słuchać. Sceptycy, którzy mówią, że ci, co chcą wrócić do pracy normalnie, do normalnego życia, są z zimnokrwistymi potworami, są nazistami. Jeden z dziennikarzy CNN nazwał tych ludzi nazistami. Moim zdaniem to są ludzie niespełna rozumu i nie należy ich słuchać, bo oni po prostu nie rozumieją. To nie jest proste, to jest dylemat, tu nie ma prostego rozwiązania. Podobnie ludzie, którzy chcieliby po prostu z dnia na dzień powrócić, ale tak naprawdę bardzo niewielu jest takich ludzi. Ale jeśli są ci, którzy myślą, że to jest wszystko ściema, że to jest wszystko spisek i należy po prostu wrócić z dnia na dzień do naszej normalności, to też bym absolutnie nie słuchał tych ludzi. No, oni też nie rozumieją, że jest to sytuacja dylematu. Jest to sytuacja tak naprawdę wyboru pomiędzy złem a złem.
wszystkie te radykalizmy tkwią w błędzie, zarówno jeden, jak i drugi. Tych 18 miesięcy w kwarantannie, tego żadna gospodarka światowa nie przeżyje i to pociągnie ze sobą miliony, nie tysiące ofiar. Na koniec, konkludując, to jest moja analiza. Postanowiłem się na nią skusić. Większość, podejrzewam, rabinów piszących na temat tej paraszy podniosło ten temat. To się jak gdyby samo narzuca. Co do przyszłości, uważam, że powinniśmy powoli mądrze zdejmować, otwierać nasze państwo, otwierać nasze gospodarki, powoli mądrze zdejmować ograniczenia. Natomiast co będzie później? No, przejrzałem parę artykułów, jak będzie świat wyglądał po koronawirusie. Powiem szczerze, że nie przebrnąłem do końca żadnego z tych artykułów, bo nie mogłem. Nie lubię domorosłego prorokowania, ale powiem szczerze, że skuszę się sam na bardzo minimalistyczne prorokowanie. Nawet nie prorokowanie, ja nie mówię, co nastąpi, ale są pewne, są dwie kwestie. Z jednej strony mamy to doświadczenie wspólnoty, mamy to doświadczenie wspólnego losu. Mamy ludzi, którzy, przynajmniej część uważam populacji ludzkiej, możliwe, że uwrażliwi się bardziej na los drugiego człowieka i zacznie te reguły, które mamy narzucone na nas, dystansu społecznego i tak dalej, trwale zmieniają nasze postępowanie. Jak trwale, trudno powiedzieć, ale przynajmniej wzmacnia się poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Także to jest pozytywne. To jest pozytywny rozwój. To jest rozwój ludzkiej świadomości w dobrą stronę. Z drugiej strony mamy przeciwny czynnik. Będziemy mieć kryzys gospodarczy, poważny kryzys gospodarczy. A wszyscy wiemy, jakie postawy wzmacniają się w kryzysie gospodarczym. Oczywiście będziemy bardziej ze sobą konkurować. Wzrośnie bezwzględność pomiędzy ludźmi. Żyłem w Polsce w latach 90., to pamiętam, jak to wyglądało. Podejrzewam, że będzie pewnego rodzaju powtórka w relacjach tego rodzaju, nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach, w wielu innych społeczeństwach. Ludzie będą mocniej ze sobą konkurować, bo wzniosłe ideały i kultura międzyludzka i moralność schodzi na dalszy plan, jeśli główną rzeczą jest konieczność przetrwania nie tylko siebie, ale i własnej rodziny. Także, że tak powiem, w pewnym sensie mamy tutaj balans dwóch sił, tego co jest zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnątrz mamy, powiedzmy, tą bardziej rozwinięte współczucie. Nie wszyscy oczywiście, ale część ludzi prawdopodobnie poczuje się bardziej odpowiedzialna za innych. Ale z drugiej strony mamy te zewnętrzne warunki, które nas niestety chyba bardziej motywują. Przynajmniej statystycznie per saldo, jeśli chodzi o rodzaj ludzki. Ludzie bardziej, podejrzewam, podlegają zewnętrznym determinantom, aniżeli wewnętrznym. Tak więc nie wiem, która z tych sił przeważy. Obawiam się, że te determinanty zewnętrzne będą silniejsze, jak to bardzo często jest. To też zależy od społeczeństwa, w którym żyjemy. Różne rozwiązania kryzysu w różnych krajach mają też kontekst kulturowy. Rozwiązania szwedzkie nie miałyby zastosowania w Polsce. W samych Stanach Zjednoczonych mamy różne społeczności, mamy różne stany, mamy różną mentalność. W każdym stanie dominują ludzie o różnym widzeniu świata. Różne są też warunki geograficzne. Czego bym sobie życzył? Życzyłbym sobie i wam, i nam, i nam wszystkim tego, żebyśmy jednak, żeby ta wewnętrzna siła w nas przeważyła. Żeby choćby poprzez jakieś cierpienie ludzkość
ludzkość się wzmocniła. Nasza tradycja bardzo, że tak powiem, rozlegle na ten temat pisała. Mamy talmudyczną ideę Isurin Shelachava, czyli właściwie symptomów miłości. To jest afflictions of love po angielsku. Można to powiedzieć, że to pewne związane... Jest to idea, według której... Tutaj jest metafora garnka. Bóg jest garncarzem, a człowiek jest garnkiem. No i Bóg, jeśli widzi, że człowiek jest słaby, że garnek jest słaby, to garncarz odłoży ten garnek na półkę i sprzeda go za jakieś drobne pieniądze. Ale jeśli widzi, że garnek jest silny, to uderzy go w kamień, żeby sprawdzić, czy jest mocny, czy przeżyje. Mam głęboką nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z tego silniejsi i że nastąpi to raczej szybciej niż później, że przeważy rozsądek, że ludzie rozsądni zbliżą się do siebie. Nie musimy się przejmować żadnymi głosami radykalnymi. Większość z tych głosów radykalnych nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Także życzę wszystkim dobrego szabatu i zakończymy naszą dzisiejszą lekcję Tory z pieśnią, z konkluzją naszego schowania zwoju Tory. Strona 169. O Hashiveinu Hashem Hashem Meilecha Venashuva Hadesh Yameinu Hadesh Yameinu Kekedem O Hashiveinu Hashem Hashem Meilecha Venashuva Hadesh Zakończymy naszą modlitwę z Aleinu, z modlitwami końcowymi. Na stronie 65. Aleinu leshabeach l'Adon hakol, latet gedula leyotzer bereishit, shelo asanu kegoei haratzot, velo samanu k'mishpot harama, shelo samhelgeinu kachem, vegohor aleinu kehol hamonam. V'anachnu korim u'mishtahavim u'modim, lifnei melech malhei hamlahim, hagadosh baruch hu, shehunot teshamayim ve'yosed aretz, ומושב יקרו בשמיים מימל, ושכינה דוזו בגוף גי מרומים. הוא אלוהינו עינות, אמת מלכינו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות האל לבביה. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים מימל, ועל הארץ מתחת עינוד.
chudszy. Kakatów betratecha, donaim loch lo lamba, edwenemar, wehaja donaj le melech alkolharec, bajom hahu, ich je adonaj echad, uszemo, uszemo, uszemo echad. Zakończymy z Adonolam na stronie 68. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Let Nasa Behev Tzokol Azay Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot Hakol Levado Imloch Nora Ve'hu Chaya Ve'hu Chove Ve'hu Ichye Betifara Ve'hu Echad Ve'en Sheini Lecham Shilo Lechach Bihira Beli Reishit, Beli Tachlit, Velo Chaos, Vecha Misra, Vechu Eili, Vechai Goali, Vecur Hevli, Becara, Vechu Nisi, Umanosli, Menat Kosi, Beyomekra, Beyado, Avki Druhi, Beitishan, Beaira, Veimruhi geviati Adonai li velo ira. Shabbat shalom.